Hej ludzie. Studnia przodków 2. Możesz nie widzieć tych stworów, ale wciąż je słyszysz.
Aha, wydają się nie lubić światła. A więc oczy księcia wreszcie zobaczyły prawdziwą naturę jego drugiej połowy. Ten okrutny i charyzmatyczny głos, który kiedyś szeptał mu do ucha, delikatnie zachęcał naszego zmęczonego bohatera do złego. Czy następnym razem mam będę następnym razem opowiadała od tego miejsca? Ale teraz głos ucichł. Umysł księcia znowu należał do niego. Je do światła. Uderzaj, gdy są ślepe. Thank you.
Dziękuję. Czy mam kontynuować historię od tego miejsca, jeśli nie miałbyś czasu?